No cześć, witam Państwa bardzo serdecznie. Wstałem za szybko dzisiaj. Wstałem za szybko dzisiaj, bo dzisiaj jest sobota, a Yard jest otwarty od godziny, no powiedzmy, tej 9, także no niepotrzebnie za szybko wstałem, ale dzięki temu wykorzystam ten czas i się z Wami podzielę pewną informacją dotyczącą Polskiego Związku Piłki Siatkowej, tu gdzież Pana od spraw mediów, Pana Eugeniusza Andrejuka, który, jak zaraz Wam tutaj zacytuję gazety, jak się rozpisuje na jego temat, no dosyć kontrowersyjnie się wypowiedział na kwestię tego, co się działo na Wołyniu, tego, co się działo w Małopolsce Wschodniej. Jak to jest możliwe, że osoba na takim stanowisku, w takiej firmie, że tak powiem, w polskiej firmie, że tak powiem, to w cudzysłowie oczywiście, wypowiada się w taki sposób? No cóż, biorąc pod uwagę nazwisko pana Andrejuka, można tutaj, że tak powiem, się pozbyć jakichś wątpliwości, aczkolwiek, aby nikogo nie dyskryminować, pominę ten ciekawy fakt. Jeśli sobie poszperacie w historii stosunków Polski z Ukrainą, tej najnowszej historii, powiedzmy, tak, no to zobaczycie, że takie nazwisko się gdzieś tam, że tak powiem, pojawia. Czy to jest przypadek, czy to jest może rodzina? Nie wiem, nie znam się, zarobiony jestem. Czy to jest po prostu zwykła zbieżność nazwisk? Bardzo możliwe. W każdym razie tak skandaliczne wypowiedzi, jakie padły, tutaj komentarze na Facebooku i tak dalej, pana Andrejuka, kompletnie uważam, dyskwalifikują go jako osobę, aby pracowała w Polskim Związku Piłki Siatkowej na jakimkolwiek stanowisku. Jest to, jakby nie było, no, stanowisko, które no nie pozwala, znaczy zachowanie pana Andrejuka nie pozwala na to, aby pan Andrejuk dalej sprawował takie stanowisko. Myślę, że mógłby pracować w jakimś tam ukraińskim zrzeszeniu piłki siatkowej i tak dalej, no ale nie za bardzo w polskim. No cóż, no to jest smutna sprawa. Znaczy smutna sprawa, no. No, jest to sprawa, jest to sytuacja karygodna. Uważam, że ta osoba powinna być jak najszybciej po prostu wydalona. I tyle. Chyba tak naprawdę nie ma co się tutaj rozwodzić nad tą sytuacją, bo tutaj nie ma żadnych słów usprawiedliwienia tak naprawdę. Jaka historia była, doskonale wiemy. Kiedyś wypowiedziałem się w ten sposób, że w 100% wszyscy Polacy na obecnych ziemiach ukraińskich, przecież no właśnie mówię, generalnie na Wołyniu, skupmy się na Wołyniu w tej chwili, może nie tyle co na Małopolsce Wschodniej, ale na Wołyniu, no może tam rzeczywiście były takie sytuacje, że Ukraińcy byli wykorzystywani i tak dalej, i tak dalej, ale trzeba zauważyć, że w większej wykorzystywani, mam na myśli, że no duża część Polaków po Bitwie Warszawskiej otrzymała tam ziemię, zwłaszcza byli to oficerowie albo żołnierze, którzy byli jakoś wybitni, że tak powiem, chociaż niekoniecznie, zasłużeni w Bitwie Warszawskiej. Otrzymywali oni od państwa ziemię, państwa polskiego oczywiście ziemię, pod uprawy, no i Ukraińcy na tych ziemiach pracowali. W większej części pracowali na tych ziemiach dlatego, że oni swoich ziem nie mieli i nic innego po prostu nie umieli lepszego robić, niż po prostu uprawiać ziemię, co z jednej strony nie powinno być dyskryminujące, bo to też trzeba umieć robić. No ale no, Ukraińcy czuli się wykorzystywani. Fakt faktem, że bywały sytuacje, że nie byli oni czasami traktowani tak, jak powinni być traktowani. Byli traktowani jako, no, że tak powiem, ludzie gorszej kategorii, ludzie od tego, żeby robić w ziemi, że tak powiem, tak? No, ale niestety była to taka kolej rzeczy i
nic nie usprawiedliwia, kompletnie nic nie usprawiedliwia tego, co się później na ziemiach wołyńskich w Małopolsce Wschodniej działo. Mam na myśli tutaj mordy Ukraińców na Polakach. Kompletnie nie ma na to usprawiedliwienia i nie będzie na to usprawiedliwienia. I uważam, że polskie państwo nie może pozwolić sobie na to, aby ktokolwiek wypowiadał się w taki sposób, na dodatek jeszcze na takim stanowisku jak pan Andrzejuk. Także zapraszam tutaj na informacje dokładnie, że tak powiem, z prasówki, co miało dokładnie, gdzie, kiedy miejsce. No a was zapraszam do komentarza. A ja kończę swoją kawę i pomalutku, małymi krokami udaję się do pracy. Oczywiście zanim pójdę do pracy, pójdę na śniadanie. Jakieś lekkie, płatki owsiane z jogurtem czy coś takiego. Bo Englisha mam już potąd niewiele. Pozdrawiam, życzę miłego dnia. Na razie. Żądamy usunięcia z szeregów Polskiego Związku Piłki Siatkowej państwa pracownika Eugeniusza Andrzejuka, specjalisty do spraw mediów, za jego publiczną wypowiedź pochwalającą ukraińskie ludobójstwo na polskim narodzie, na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. Nie satysfakcjonuje nas zawieszenie w obowiązkach pana Eugeniusza. Proszę nie pisać w swoich oświadczeniach, że jego komentarz był komentarzem prywatnym, gdyż był on napisany pod postem ogólnodostępnej strony na Facebooku. Nie satysfakcjonuje nas państwa oświadczenie, że zawieszenie będzie trwać do czasu wyjaśnienia okoliczności i autorstwa wskazanego komentarza. W tym przypadku nie ma żadnych wątpliwości, że komentarz był publiczny i był napisany przez Eugeniusza Andrzejuka. Przypomnijmy, że Eugeniusz Andrzejuk pod postem Nowej Konfederacji publicznie stwierdził, cytuję: Ukraińcy słusznie wystawili rachunek w 1943 roku. Polak niczego się nie nauczył i nie zrozumiał, i nie nauczy i nie zrozumie. Jerzy Giedroyć napisał, że Polska nie potrafiła zostać mocarstwem i nie umie być Czechami. Idąc tym tokiem rozumowania, to można powiedzieć, że Polska to takie nie wiadomo co. Ukraińcy mieli rację, wystawiając rachunek Polakom i nie tylko w 1943 roku, ale również w Humaniu w 1780. Obcy element należało usuwać. Pomimo tego, że Eugeniusz Andrzejuk już usunął swój publiczny profil na Facebooku, twierdząc, że ktoś włamał mu się na konto, to wiemy, że jest to kłamstwo, ponieważ dysponujemy skanami rozmowy przeprowadzonej w dniu 18 marca bieżącego roku pana Eugeniusza z panem Marcinem Skalskim, w której pan Eugeniusz pisze: za takie słowa, za takie gadanie Ukraińcy wystawili rachunek. Rachunek jak najbardziej uzasadniony. Nadmienić trzeba, że w dniu... Nadmienić trzeba, że w dniu 13 kwietnia 2021 roku Ośrodek Monitorowania Antypolonizmu zgłosił sprawę pana Andrzejuka do prokuratury. Proszę pamiętać, że my nie odpuścimy tej sprawy i będziemy się upominać o ukaranie człowieka, który publicznie pochwalił ukraińskie, barbarzyńskie ludobójstwo na polskim narodzie. Jeśli zarząd Polskiego Związku Piłki Siatkowej nie orientuje się, czy było to ludobójstwo, to czuję się w obowiązku, aby was w tym uświadomić. Ukraińcy, sąsiedzi Polaków na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej w latach 1939-1947 wymordowali ponad 250 tysięcy polskich dzieci, kobiet i starców. Prowadzeni byli przez swoich księży, w cudzysłowie grecko-katolickich, którzy przed rzeziami polskich wsi święcili narzędzia zbrodni w cerkwiach czy w kościołach. Ukraińcy mordowali swoich polskich sąsiadów na 362 sposoby, które miały spowodować jak najwięcej cierpienia przed nastąpieniem śmierci. Mordowali przede wszystkim z chęci wzbogacenia się. Nie zgadzamy się na to, aby w Polskim Związku Piłki Siatkowej pracował człowiek, który pochwalił bestialskie ludobójstwo na naszych rodakach.
cały świat eksportowy musi się dowiedzieć, że pomimo takich dowodów państwo nie wyciągnęliście należytych konsekwencji wobec tak antypolskiego nastawienia, tak antypolskiego człowieka. Nie zgadzamy się, aby w Polskim Związku Piłki Siatkowej pracował taki człowiek i żądamy jego usunięcia z szeregów związku. Oczywiście sprawa już żyje swoim życiem, opublikowały to portale na przykład kresy.pl, Polskie Radio, Magna Polonia, pojawiło się też na Wykopie, czy pojawiło się w Do Rzeczy i Rzeczpospolitej.